Cześć, z tej strony Marta z bloga Życie Między Wierszami. Dzisiaj taki szybki filmik, bo będziemy rozpakowywać tę oto paczkę. Jest to paczka głównie z książkami na Nonfiction November. Ja wiem, że już jest bardzo późno, żeby nagrywać taki film, ale no tutaj są głównie reportaże. I no niestety wcześniej nie miałam możliwości, żeby się do tej paczki dorwać. Zamówiłam ją, ponieważ wiedziałam, że będę w Polsce niedługo, także wiedziałam, że będzie na mnie czekać. Pokażę Wam zaraz, jakie tutaj książki się znajdują i może to też będzie dla Was jakaś inspiracja jeszcze na ten koniec listopada, na tę drugą połowę miesiąca, aby właśnie po jakieś książki z kategorii non-fiction sięgnąć. Także co, zabieramy się do otwierania. Ja jak zwykle nie wiem, co tutaj mówić w trakcie, jak zapełnić ten czas z otwieraniem paczki, więc może po prostu zrobię to szybko, a potem wytnę ten fragment w montażu, żebyście nie musieli tego oglądać, jak ja się tutaj męczę z tym papierem. Zamówiłam tym razem książki w ogóle z czytam.pl, zazwyczaj zamawiałam z nieprzeczytane.pl, ale wiem, że jakiś czas temu jakaś była ciężka sytuacja z tą księgarnią, to znaczy ludzie czekali na paczki bardzo długo, one nie przychodziły, nie wiem jak jest teraz, także jeżeli wiecie, czy czytam.pl już wróciło do normy, w sensie jeżeli już wszystko jest w porządku, to dajcie mi znać, bo jednak wydaje mi się, że ceny tam są lepsze, chociaż na czytam.pl też są bardzo dobre, także no nie wiem, w każdym razie jeżeli wiecie, jeżeli zamawialiście w ostatnim czasie z nieprzeczytane.pl, to dajcie mi znać, a tym razem paczka z czytam.pl i mam tutaj cztery książki, są to te cztery książki i już po kolei Wam pokazuję, co się tutaj znajduje. Pokażę Wam może w pierwszej kolejności książki, które już zdążyłam przeczytać właśnie w tym miesiącu w ramach tej akcji Nonfiction November. I przede wszystkim jest to książka Jacka Hołuba, Żeby umarło przede mną, czyli jest to książka opowiadająca historię matek niepełnosprawnych dzieci w Polsce, jak wygląda ich rzeczywistość, jak wygląda ich codzienność. Jest to książka, przy której ja tak beczałam, że naprawdę nawet ciężko sobie wyobrazić nam, osobom zdrowym, z jakim koszmarem codziennie zmagają się rodzice takich dzieci. I tutaj ten tytuł jest fantastyczny, to w ogóle jakby nie chodzi o to, o co nam się wydaje, że może chodzić. W tytule chodzi o to, że jeżeli dziecko przeżyje matkę, takie niepełnosprawne dziecko, to po prostu nie będzie miał się kto nim zająć. Ono zostanie zamknięte, przypięte do jakiegoś kaloryfera w jakimś szemranym ośrodku, nie wiadomo co z nim będzie, bo wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużo opieki i uwagi codziennie. Jest tutaj kilka tych historii, kilku różnych matek, z różnych perspektyw, z różnymi doświadczeniami, z różnymi chorobami. Bardzo Wam tę książkę polecam, ona jest cieniutka, naprawdę to ma zaledwie, zaraz Wam powiem ile dokładnie stron, bo ja czytałam w e-booku na Legimi, także to trochę inaczej. 155 stron, ale nie wiem, czy da się ją przeczytać na raz, bo jest tak ciężka emocjonalnie, że naprawdę no, ciężka jest to książka, ale zdecydowanie warta przeczytania. Postaram się może coś więcej opowiedzieć Wam o niej w podsumowaniu listopada, o ile uda mi się takie nagrać, bo już niestety będę w Dubaju z powrotem. Także, Żeby umarło przede mną, to jest pierwsza z tych książek, które ja przeczytałam w ramach Nonfiction November i Wam również bardzo gorąco polecam. I druga z tych książek, które zamówiłam sobie tutaj, bo wiedziałam, że chcę ją mieć w formie papierowej, ale też przeczytałam ją już na Legimi, jest to książka Błoto słodsze niż miód, czyli książka dotycząca komunizmu w Albanii. Jest to książka również bardzo, bardzo ciężka. Chociaż mam wrażenie, że nie podobała mi się aż tak jak w większości, to znaczy jest to bardzo dobra książka, na pewno bardzo dużo mówi o albańskim komunizmie. To w ogóle to, jak tutaj autorka przedstawia ten komunizm, to znaczy właściwie jak jej bohaterowie przedstawiają komunizm, bo ona wyjechała do Albanii i no to też jest w formie takich wywiadów, też ludzie opowiadają jej historię z młodości. To bardzo przypomina reżim w ogóle Korei Północnej, także no wyobraźcie sobie, jak okropne, i to wcale nie było tak dawno temu, bo ten komunizm tak naprawdę upadł. Kiedy? W latach 80. czy na początku 90. Także to właściwie nie było dawno temu, to nie jest jakaś bardzo, wiecie, stara historia. No też to są przerażające rzeczy, ale no my też w Polsce mieliśmy komunizm. Ja bardzo chcę teraz przeczytać książkę, żeby nie było śladów Cezarego Łazarewicza, bo wydaje mi się, że w Polsce wcale nie było tak dużo lepiej. To znaczy, no nie wiem, chciałabym po prostu porównać sobie polski komunizm z tym albańskim komunizmem, bo fakt faktem, historie tutaj są straszne, są naprawdę przerażające, ale wydaje mi się, że u nas w Polsce w niektórych przypadkach wcale nie było lepiej i znalazłyby się podobne historie, ludzie z podobnymi doświadczeniami. Dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, ona chyba była w tym roku nominowana do Nike. Jeżeli tak, to co o niej myślicie i czy czytaliście też właśnie, żeby nie było śladów Cezarego Łazarewicza, albo jeżeli znacie jakieś takie naprawdę dobre reportaże o polskim komunizmie, ja sobie bardzo chętnie porównam ten albański z tym polskim, bo no to jest ten fragment historii, o którym ja za dużo nie wiem. Mimo, że urodziłam się niedługo po nim, to jakoś, wiecie, jak to wygląda na lekcjach historii, zawsze się tłucze to samo, powtarza się to samo, a ta najnowsza historia Polski, czy w ogóle świata, gdzieś tam ucieka. Także bardzo chętnie bym sobie skonfrontowała to, co przeczytałam w książce, bo to słodsze niż miód,
głosy komunistycznej Albanii z tym, co działo się w Polsce. No i dwie książki, których jeszcze nie czytałam. Pierwsza z nich to jest książka Larsa Berge, Dobry Wilk. To jest książka o tym, jak wilki z Kommeldern, chyba tak się nazywa to miasteczko, Kommeldern, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, o tym, jak wilki zagryzły tam swoją opiekunkę. Też jestem tego bardzo ciekawa, tym bardziej, że wilki to są dla mnie takie dosyć fascynujące zwierzęta. Przeczytałam kiedyś taką książkę, to chyba była Jodi Pico, Pół życia, i tam właśnie było sporo o wilkach, o ich zwyczajach, o tym, jak one żyją i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mnie to zaintrygowało i od tamtej pory tak zaczęłam czytać troszkę więcej o wilkach, o ich naturze. Także to jest mój plan jeszcze na Nonfiction November, więc mam nadzieję, że w tym miesiącu uda mi się tą książkę przeczytać, tym bardziej, że jest to wydawnictwo Czarne, więc wiadomo, na pewno będzie to dobry reportaż. I ostatnia książka, no tutaj troszkę wyłamujemy się z tego Nonfiction, ale jest to książka, którą przeczytałam przed moim wyjazdem do Japonii. Gdy jechałam do Japonii, gdy wiedziałam, że będę lecieć do Japonii w tym miesiącu, szukałam właśnie książek dotyczących Japonii, wiecie, takich może japońskich autorów, ale nie Murakamiego, bo no, lubię Murakamiego, ale dla mnie to nie jest jakiś taki wybitny autor. Poza tym chciałam poznać coś nowego. I przesłuchałam sobie podcastu Rafała Hetmana z Czytam, recenzuję. Gościem w tym podcaście była Karolina Bednarz, autorka książki Kwiaty w pudełku bodajże, właśnie też o Japonii. Jest to kobieta, która studiowała japonistykę, która naprawdę sporo o tym kraju wie. I ona poleciła tam kilka książek, między innymi książkę Dziewczyna z Konbini. Konbini to jest taki convenience store, taki sklep wielobranżowy, taka u nas Żabka może, coś takiego. Główna bohaterka ma chyba 36 lat i o tym, jak ona nie ma potrzeby zmiany tej pracy, nie ma takich większych ambicji wbrew społeczeństwu, bo jednak rodzina, przyjaciele, wszyscy ją pchają w kierunku, wiecie, rozwoju osobistego i tak dalej, i tak dalej. A dla niej to jest ta strefa komfortu, z której ona nie chce wyjść. I bardzo jestem tej książki ciekawa, właśnie ze względu na tą warstwę społeczną, ale też na to, jak ta kultura japońska jest tutaj przedstawiona, bo myślę, że bardzo fajnie odda mi realia Japonii. Byłam w Tokio i teraz po urlopie, jak wrócę do Dubaju, też będę lecieć do Tokio jeszcze raz, także bardzo się tą książką zainteresowałam. Słyszałam o niej też bardzo dużo dobrych opinii, naprawdę dobrych. Także mam nadzieję, że będzie warta przeczytania. Nie jest to zbyt popularna książka, także jeżeli mieliście okazję ją czytać, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej sądzicie, bo jestem bardzo ciekawa waszego zdania, zdania jak największej liczby ludzi. I co? I to by było na tyle. No i to są właśnie książki z tej paczki. Większość z nich, to znaczy trzy z nich kupiłam właśnie ze względu na Nonfiction November. Dwie już udało mi się przeczytać, Żeby umarło przede mną i Było to słodsze niż miód. Dobry Wilk oraz Dziewczyna z Konbini ciągle przede mną. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, chociaż był to taki szybki unboxing, ale o dwóch z tych książek mogłam wam już coś opowiedzieć, także nie jest źle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama czy Goodreads, bo na Goodreads na bieżąco aktualizuję to, co obecnie czytam. Na Instagramie nie zawsze mam możliwość, ze względu na to, że w dużej mierze nie mam tych papierowych książek ze sobą. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co czytam, to zapraszam na Goodreads, a tymczasem jeszcze raz bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, że już niedługo. Cześć!